Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy 12 wykład w tym semestrze. Na ostatnim wykładzie rozpoczęliśmy opis tak zwanej liniowej teorii grawitacji. To polega na tym, że rozważamy sytuacje fizyczne, w których metryka niewiele różni się od metryki płaskiej, tej, którą poznaliśmy w szczególnej teorii względności. Niewiele się różni, to znaczy składa się z tej właśnie metryki. To jest taka diagonalna metryka. No, oczywiście można ją w dowolnym układzie współrzędnych zapisać, wtedy jest skomplikowana, ale jeśli używamy prostoliniowego układu współrzędnych, takiego lorencowskiego, no to to jest diagonalna macierz, która ma na zero-zerowej pozycji ma minus jedynkę, a potem dalej plus jedynkę, plus mały dodatek. I od razu na samym początku zauważyliśmy, że ten podział prawdziwej metryki, która niewiele różni się od lorencowskiej płaskiej metryki na to i niewielką resztę, niewielki dodatek, nie jest jednoznaczny, ponieważ jeśli zastosujemy, prawda, czyli to jest duże, to jest małe i chcemy całą teorię rozważać tylko z dokładnością do członów liniowych, odrzucając człony wyższego rzędu. No i rzeczywiście w sytuacji takiej, jak my analizujemy na przykład pole grawitacyjne Słońca, w którym krąży Ziemia, albo pole grawitacyjne Ziemi, w którym krąży Księżyc, czy jakiś inny satelita, to to jest nie najgorsze przybliżenie. Otóż, jeżeli zastosujemy niewielką zmianę, to znaczy to wszystko jest opisane w jakimś układzie współrzędnych, który oznaczamy sobie Y lambda, a teraz jeśli dokonamy niewielkiej zamiany współrzędnych, to znaczy zdefiniujemy nowe współrzędne równe starym plus malutka popraweczka, no gdzie te xi to są takie cztery funkcje, można powiedzieć, to jest wektor, prawda, taki czterowektor, zależy od y, to widać, że tak, że jak dokonamy takiej transformacji współrzędnych, no to cóż, no to pozostanie nam płaska metryka plus malutka zmiana, która wynika z tej małej zmiany współrzędnej, plus malutka poprawka, która była wtedy, no plus oczywiście malutka poprawka czegoś malutkiego, no to to już będzie człon drugiego rzędu. Także widać, że po zamianie zmiennych ta metryka g mu nu dx mu dy mu staje się metryką d, ojej, przepraszam bardzo, bardzo Państwa przepraszam, d po g staje się tak, tutaj pozostaje ten duży kawałek, następnie są dwa małe kawałki, to znaczy ten, który był, plus ten, który jest mały, ponieważ ta poprawka jest mała, to znaczy to jest deformacja płaskiej metryki zależna od tej małej deformacji współrzędnych, prawda? I myśmy ją wyliczyli, plus xi nu mu plus człony wyższego rzędu. No w związku z tym widać, że taka transformacja współrzędnych numerowana takim czterowektorem xi powoduje, że
to pole Hamuniu przechodzi w Hamuniu plus taki właśnie człon mu nu plus xi nu mu. Prawda? I teraz ta transformacja odgrywa podobną rolę jak dodanie gradientu do czteropotencjału w elektrodynamice. To była pierwsza obserwacja. W związku z tym wszystkie fizyczne wnioski, które wyciągamy z tej teorii, powinny być niezmiennicze względem tej transformacji. Same składowe tego obiektu Hamuniu nie są niezmiennicze względem cechowania, w związku z tym to nie one powinny występować w fizycznych wnioskach, które będziemy wyciągali, tylko jakieś takie, jak to się mówi, gauge invariant, niezmienniki cechowania. No to była pierwsza obserwacja. Teraz druga obserwacja była taka, że no właśnie, jak to zrobić, żeby nie wiązać się ze szczególną reprezentacją tego H, tylko otrzymać, tylko pracować z samymi niezmiennikami. No jedna z najprostszych metod, wcale nie najlepsza, ale powiedzmy taka prosta, polega na ustaleniu cechowania. I takie bardzo ważne ustalenie cechowania, historycznie bardzo ważne, mówiłem Państwu o Władimirze Foku, który rozwinął tutaj taką filozofię, że wcale nie jest tak, że w teorii względności wszystkie współrzędne są równoważne, tylko że te prawdziwe to są współrzędne harmoniczne, to znaczy takie, które spełniają równanie, no właśnie, które jako funkcje, bo każda współrzędna jest funkcją, no spełniają to równanie falowe, prawda? Równanie falowe oczywiście definiowane przez tę prawdziwą metrykę. No i zauważyliśmy, że D'Alembertian to może być napisane jako 1 przez pierwiastek z G, tutaj pochodna mu, a tutaj jest pierwiastek z G, G mu lambda d lambda, prawda? Tutaj piszę to, ten D'Alembertian jako operator, prawda? On na coś musi, gdyby tutaj stała jakaś funkcja, no to tutaj by stała ta funkcja. No i w szczególności, jeśli jako tę funkcję, ojej, coś nieszczęśliwie wybrałem, przepraszam, nieszczęśliwie wybrałem nazwę dla tej współrzędnej, niech to będzie nu. I teraz gdybyśmy jako tę funkcję wstawili tę współrzędną, no to tutaj byłaby, prawda, pochodna współrzędnej numer lambda po współrzędnej numer nu, no to to jest nic innego jak delta Kronekera. No i w związku z tym to modulo różne rzeczy, to jest d mu, a tutaj jest, proszę Państwa, właśnie taki obiekt, który ja bardzo lubiłem w swoim wykładzie, g mu lambda. O, i teraz jeśli chcemy, żeby to było równe 0, to ten współczynnik tu nie ma znaczenia. I widać, proszę Państwa, że to modulo, ten współczynnik 16 pi razy stała grawitacyjna, to jest ten właśnie obiekt, który bardzo lubił Władimir Fock i ja też go bardzo lubię, bo właśnie przy jego pomocy te wszystkie rozważania strukturalne na temat teorii względności bardzo się upraszczają. Natomiast pokazaliśmy, że w teorii zlinearyzowanej, jeśli będziemy jeśli na miejsce G wstawimy właśnie taką metrykę, która jest płaską metryką plus niewielki dodatek
i uwzględnimy tylko człony liniowe względem tego dodatku, to proszę Państwa, to jest jakiś tam stały, prawda, więc to jest po prostu eta mu lambda, ale tu będzie minus i ten obiekt to będzie h mu lambda minus jedna druga, przepraszam, eta mu lambda razy ślad h. I ten obiekt, o ten obiekt, czyli to takie h poprawione o coś diagonalnego, gdzie tutaj występuje ślad tego h, to oznaczaliśmy h z kreską. Prawda? No i teraz widać, proszę Państwa, że to cechowanie harmoniczne, właśnie, bo z tej gęstości wchodzi tutaj to h, natomiast sama gęstość ety, no to jest 1, prawda? No więc tutaj jeszcze mógłbym napisać 1, no ale już sobie darowałem. No i proszę Państwa, w związku z tym to cechowanie harmoniczne w przypadku teorii zlinearyzowanej polega na tym, no, że spośród wszystkich możliwych reprezentacji danego stanu fizycznego poprzez różne możliwe h, no, wybieramy taki, który spełnia to równanie, prawda? Czyli cechowanie harmoniczne to jest pochodna h mu nu kreska równa się 0. No teraz taka uwaga, że oczywiście to wszystko można robić w dowolnych krzywoliniowym układzie współrzędnych, ale dla prostoty posługujemy się tylko tym prostoliniowym układem współrzędnych i oczywiście te pochodne w prostoliniowym układzie to są po prostu pochodne kowariantne względem tej płaskiej metryki tła. No dobrze. Czyli spróbujemy zapisać równania Einsteina w przybliżeniu liniowym, no, posługując się tym właśnie cechowaniem harmonicznym. Proszę Państwa, co to jest przybliżenie liniowe teorii? No, przybliżenie liniowe to jest, co to są równania liniowe? Równania liniowe to są takie równania, które wyznaczają, które stwierdzają jakąś zasadę proporcjonalności. Najczęściej, jak opisujemy jakieś zjawisko fizyczne, to w tym zjawisku coś traktujemy jako przyczynę, coś jako skutek. No i liniowy opis to jest zasada proporcjonalności między przyczyną a skutkiem. Ot na przykład prawo Hooke'a. Im mocniej ciągniemy, no tym większe jest wydłużenie. Fizyka rozpoczęła się właśnie od odkrywania takich zasad proporcjonalności. No a dopiero potem zobaczyliśmy, że te zasady proporcjonalności są słuszne tylko w jakimś zakresie zjawisk, bo jak za mocno będziemy ten pręd ciągnęli, to prawo Hooke'a nie będzie obowiązywało. Nawet w pewnym momencie pręd się zerwie i w ogóle teoria będzie niedobra. No więc spróbujemy zapisać tę teorię grawitacji właśnie w takim kontekście liniowym. No, prawo powszechnego ciążenia Newtona było właśnie takim prawem, ponieważ mówiło, że przyczyną to jest ta masa Słońca i wokół niej wytwarza się pole grawitacyjne i ona jest proporcjonalne do tej masy Słońca i w tym polu Słońca krąży planeta, no i potem można było rozwiązywać równania. Dobrze, no więc proszę Państwa, wypisujemy równania grawitacji G
Miuniu, zaraz jeszcze sobie. Równa się 8 pi, no razy stała grawitacyjna, która w naszym układzie jednostek, którego używamy, jest 1. No a to jest tensor energii pędu. No więc najpierw spróbujmy tę lewą stronę zapisać w przybliżeniu liniowym. Więc proszę Państwa, nie, może tak. To ja już prawie ten rachunek zrobiłem. Mianowicie kiedyś wyliczyliśmy taki wzór. Jedna, druga i tutaj było tak. G, kappa, nu, pochodna po lambda i mu. Plus na odwrót zamieniamy obie pary. G, lambda, mu i pochodna po kappa i nu. I teraz antysymetryzacja, bo to wiemy, że to wyrażenie musi być antysymetryczne w mu i nu. No to zamieniamy mu i nu, czyli minus gamma kappa mu lambda nu. No i to samo w drugim. Lambda nu kappa mu. To są drugie pochodne, prawda? Proszę Państwa, ja to prawie udowodniłem. Ja ten wzór wyprowadziłem w ogólnym przypadku dla metrycznej teorii w układzie inercjalnym. To znaczy w takim układzie, kiedy lambda jest równe 0, co po prostu odpowiada temu, że wszelkie pochodne G są równe 0. Prawda? Ja to wyprowadziłem w takim... Proszę Państwa, ale tutaj to metryka składa się z tej płaskiej metryki oraz z H, więc wszelkie pochodne to są po prostu pochodne H, no bo jak liczymy pochodne w prostoliniowym układzie współrzędnych, to są zera albo jedynki. Pochodna czegoś, co jest ciągle zerem albo ciągle jedynką, to jest równe zero, więc to są tylko pochodne H. Proszę Państwa, więc tu jeszcze dochodził człon z typu gamma razy gamma, ale już widać z tego, że nawet jeśli układ nie jest inercjalny, a robimy to w byle jakim układzie współrzędnych, to w przybliżeniu liniowym pochodne metryki są członami drugiego rzędu. Drugiego rzędu. W związku z tym ten człon jest drugiego rzędu. No jeszcze tu jest jedno malutkie oszustewsko, mianowicie no tak naprawdę to trzeba liczyć R ze współrzędną u góry. Ale R ze współrzędną, a ja już tutaj obliczyłem na dole, więc wszedłem z różniczkowaniem pod z metryką pod znak różniczkowania. No dobrze, ale znów te pochodne G są pierwszego rzędu i to, pod co wchodzę, jest znów pochodne G, to znaczy pochodne H, czyli widać, że wszystkie oszustwa, które mówią, że to nie jest tyle, a tylko jest troszkę podobne do tego, polegają na dodaniu członów kwadratowych. Członów kwadratowych w H. A zatem można powiedzieć, że to jest właśnie wyrażenie na tensor Riemanna w liniowej teorii. No plus taka informacja, że skoro G składa się z czegoś stałego plus H, no to po różniczkowaniu zostaje tylko H. Prawda? O. I w ten sposób z naszych dawnych rachunków wynika już postać tensora Riemanna,
w przybliżeniu liniowym. No dobrze, no to teraz, żeby obliczyć tensor Einsteina, to najpierw musimy tensor Ricciego obliczyć. No to tensor Ricciego to jest kontrakcja w pierwszym i trzecim, prawda? Czyli innymi słowy, my to pomnożymy przez G kappa lambda. No ale znów G składa się z członu pierwszego rzędu zerowego rzędu i pierwszego. Wszystko, co jest członem pierwszego rzędu, odpada, bo to już jest człon pierwszego rzędu. W związku z tym nie interesuje nas, jakbyśmy to pomnożyli przez coś zależnego od H, to byśmy otrzymali człon drugiego rzędu. W związku z tym człon pierwszego rzędu polega na tym, że tak naprawdę zamiast kontrahować z G, no to kontrahujemy przy pomocy tej metryki ze szczególnej teorii względności. No dobrze. No więc proszę Państwa, R lambda nu, no to polega na tym, że no, kappa i mu kontrahujemy, prawda? Jedna, druga. Więc tutaj z kappy zrobi się mu u góry, nu lambda mu. No i tu jest kontrakcja. No to tutaj to samo. Ja tę lambdę podniosę do góry plus H lambda u góry mu. Przepraszam bardzo, ojej. Przepraszam. Jak ja działam na tą lambdę przy pomocy ety, to podniosę do góry i pozostanie mi kappa. Czyli tutaj będzie kappa mu kappa nu. Teraz tutaj zwężenie tego kappa z kappą da ślad tego H. Przypominam, żeśmy wprowadzili to duże H, no takie oznaczenie, to jest po prostu H kappa kappa, ślad całego H. Ten ślad tam występuje, o właśnie też tam występuje, prawda? No czyli to będzie ślad, czyli będzie minus ten ślad, no i jego druga pochodna jak była, tak pozostaje. No i na samym końcu jeszcze będzie minus, no H lambda nu zostaje, natomiast zwężenie drugich pochodnych, no to da po prostu, da Lambercjan, prawda? Pamiętamy, że takie d kappa w płaskiej przestrzeni, no to jest nic innego jak da Lambercjan, prawda? Dobrze, więc tutaj będziemy mieli da Lambercjan. Dobrze. To może jeszcze to przepiszmy w ten sposób. Jedna, druga. I teraz do tego członu dopożyczymy sobie połóweczkę z tego. I w związku z tym napiszemy to tak. To jest właśnie ten trik, którego użył Einstein. To będzie tak. Jedno różniczkowanie lambda, no bo tu jest różniczkowanie lambda i tu jest różniczkowanie lambda, to je wyniesiemy na zewnątrz. Oczywiście my tutaj pracujemy w płaskiej przestrzeni, prawda? Ta metryka eta, względem której podnosimy, opuszczamy wskaźniki, jest płaska, w związku z tym te pochodne, czy ona stoi tutaj jako pierwsza, czy jako druga, to jest wszystko jedno, bo to są zwykłe pochodne, prawda? A tu napiszemy tak, H mu nu. Wszystko to jest dobrze, ale może ja zrobię jeszcze tak, że po prostu obie pochodne wyniosę, więc tu będzie
delta lambda delta mu, a tu będzie h mu nu minus, no i ja tylko połóweczkę sobie pożyczę, więc napiszę jedna, druga, delta mu nu h. No, prawda? Bo to różniczkowanie tutaj wraz z tą deltą, to mi da różniczkowanie numer nu. Czyli to się zgadza, ale użyłem połówkę. A drugiej połówki użyję do przeprawienia tego. No to proszę Państwa plus i tutaj znów obie pochodne wyniosę, czyli wyniosę d kappa d nu, a tutaj będzie h kappa mu minus, no znów jedna, druga, bo pamiętamy, że połóweczkę tego użyliśmy i tu napiszę delta kappa mu h. Prawda? I teraz znów ta delta spowoduje, że to różniczkowanie numer kappa jest naprawdę różniczkowaniem numer mu. Ojej, tak. Popełniłem błąd od samego początku, bo powinienem zwęzić to. Oczywiście lambda i nu zostaje, a ja powinienem po kappa i mu zwęzić. Ojej, bardzo Państwa przepraszam. To jeszcze tutaj, tak, to jest dobrze, a to, tak, och, dobrze, tutaj był błąd. Lambda jak jest na początku, tak jest, a mu z kappą, powiedzmy, tak, to kappa, kappa. Paniu. Dobrze, och, teraz jest dobrze. Bardzo Państwa przepraszam. Kapaniu. Tak. I tutaj oczywiście jako wolny wyraz, jako wolny wskaźnik występuje nu. Lambda i nu. Czyli tu jest lambda, dobrze. Dobrze, przepraszam Państwa bardzo. Tak, to jest oczywiste, dlatego że tutaj muszą pozostać wskaźniki lambda i nu, a po to, żeby uzyskać tensor Ricciego, to trzeba w pierwszym i trzecim zwęzić. Dobrze, teraz już jest w porządku. Tak, i dalej wszystko jest w porządku. Czyli tak. To już uwzględniliśmy ten człon i ten też. Jego połówka znajduje się tu, druga połówka znajduje się tu. W związku z tym zostaje jeszcze tylko minus d'Alembertian od lambda nu. Dobrze. No i teraz, proszę Państwa, stosujemy naszą broń atomową, którą zastosował Einstein. Mianowicie żądamy, żeby konfiguracja pola spełniała ten warunek, prawda? No ale widzimy, że to jest nic innego jak właśnie to H z kreską. W związku z tym tego dywergencja żądamy, żeby była równa 0. No i tak samo tutaj, prawda? Tutaj można na odwrót. To jest H z kreską, w związku z tym ten człon również jest równy 0. No i zapisujemy, to jest nasz tensor Ricciego w przybliżeniu liniowym. No i na końcu jeszcze trzeba, proszę Państwa, obliczyć skalar krzywizny, to znaczy jeszcze raz to zwęzić. No ale jak zwęzimy, co to znaczy zwęzimy? To znaczy zastosujemy tutaj kontrakcję z g lambda nu, a to znaczy z eta lambda nu, dlatego że to jest wyrażenie, które jest liniowe w h, to jakbyśmy tutaj jeszcze ten h dodali, to ten dodatek byłby drugiego rzędu. W związku z tym otrzymamy
Także minus d'Alembertian. Pod ten d'Alembertian bezkarnie wchodzi płaska metryka. No to znaczy, że będzie zwężenie tego h. No a to jest po prostu ślad, czyli h jest równe skalarowi krzywizny. Wszystkie te wzory są w przybliżeniu liniowym. No to teraz już możemy napisać wynik. Proszę Państwa, g mu nu to jest nic innego jak Ricci minus 1/2, no eta mu nu razy r. No, tak naprawdę ja tu powinienem napisać g, ale to moje r już jest wyrażeniem pierwszego rzędu w h, w związku z tym dodatek od h byłby drugiego rzędu. No, czyli piszemy, że to jest tak. Minus d'Alembertian h mu nu plus, no bo tam był minus, 1/2 d'Alembertian, może najpierw napiszmy to eta mu nu d'Alembertian z tego śladu. No to jak widać jest to nic innego jak minus d'Alembertian, a tutaj jest właśnie h mu nu. Jak wyniosę ten minus, to jest minus 1/2 h, czyli nic innego jak ten właśnie obiekt, któryśmy oznaczyli h z kreską, prawda? W związku z tym równania Einsteina wyglądają tak, że minus d'Alembertian tego h z kreską mu nu ma być równy tam 8 Zaraz. Ja bardzo Państwa przepraszam. Znów tutaj mam błąd, bo nie uwzględniłem tej połóweczki, która tu jest na zewnątrz. Ja bardzo Państwa przepraszam, więc tutaj wszędzie przed tym jest 1/2. 1/2, no i tutaj też jest 1/2 dodatkowo, czyli 1/4. Tak, czyli tutaj w końcu jest 1/2. Minus 1/2 d'Alembertianu z tego h z kreską to jest 8 pi, stała grawitacyjna równa 1 razy tensor energii pędu. No i teraz proszę Państwa, żeby porównać to z prawem powszechnego ciążenia Newtona, to przeanalizujmy taką sytuację fizyczną, w której tensor energii pędu jest no taki bardzo skoncentrowany, prawda? Aha, jeszcze jedna rzecz. I teraz tak, więc po pierwsze, wprowadzamy teraz następujące założenia. Sytuacja jest statyczna. Prawda? Tak jak Newton liczył trajektorię planet, no to to Słońce stało w jednym miejscu i on liczył trajektorię w tym stałym polu. Co to znaczy? To znaczy, że wszelkie że tu nic nie zależy od czasu, prawda? Że jest jakaś taka jedna zmienna, która została tak dobrana, żeby nic nie zależało od czasu. No skoro nic nie zależy od czasu, to ten d'Alembertian przekształca się na Laplacian, prawda? Minus 1/2 Laplacian z h
mu nu równa się, i to jest pierwsze. Po drugie, że T00 to jest ta energia, czy też masa, prawda? No to powinna być masa, ale ze szczególnej teorii względności wiemy, że energia i masa to samo. Z dokładnością do wyboru jednostek, no ale my akurat pracujemy w takich jednostkach, w których C jest równe 1, także ten słynny wzór, który E równa się MC kwadrat, który każdy dziennikarz zna na pamięć, bo czytał, prawda, kiedyś, no to w naszym przypadku przyjmuje po prostu taką postać w naszym układzie jednostek. Czyli proszę Państwa, masa jest no równa m, to jest masa tego obiektu, który wokół siebie wytwarza to pole grawitacyjne. No i zakładamy, że to jest bardzo skoncentrowane. No jakby to było Słońce, to ktoś może powiedzieć, no jakże skoncentrowane, przecież to jest rozmyte, to Słońce jest ogromne. No tak, ale z punktu widzenia orbity dowolnej planety, to rzeczywiście rozmiary tego Słońca są bardzo małe. Czyli my tutaj napiszemy po prostu deltę Diraca. Deltę Diraca w zerze, skoncentrowaną w zerze. No to jest przybliżenie oczywiście, no ale właśnie w takiej analizie to jest dobrze. Natomiast T mu nu równe 0 dla mu różnych od 0 i nu różnych od 0. Lub. Czyli pozostałe, no to może napiszę tak, dla pozostałych mu, mu. No czy to jest dobre założenie? No to jest dobre założenie, dlatego że ta materia, która konstytuuje gwiazdę, no ona oczywiście nie jest taka zupełnie statyczna, tam są te ruchy plazmy w jedną, w drugą stronę, ale tak per saldo to się wszystko znosi, także tam nie ma ani pędu jakiegoś globalnego, ani jakichś napięć globalnych, bo to się wszystko znosi. W każdym razie rozwiążemy te równania przy założeniu właśnie, że tylko T00 jest istotne oraz, że sytuacja jest statyczna. No, to proszę Państwa, to 8 pi T mu nu, czyli Laplacian H00 to jest równe minus 16 pi m razy delta w zerze, natomiast Laplacian pozostałych równa się 0. No to proszę Państwa, bardzo łatwo rozwiązać najpierw tych, bo tu jest ile? Jest 10 równań, jedno trudniejsze, a drugie, a 9 łatwiejszych, prawda? No jeśli mamy funkcję, której Laplacian jest 0, o, to mało jest takich funkcji. Oczywiście lokalnie bardzo dużo jest funkcji harmonicznych, ale globalnie takich funkcji, których Laplacian jest 0 i które w nieskończoności dla dużych odległości jakoś nie dążą do zera, no to po prostu rozwiązaniem jedynym jest 0. Mu nu równa się 0 dla mu nu różnych od 0, 0. No tośmy już 0,9 naszej roboty zrobili, to jeszcze mamy 1/10, mianowicie
to musimy rozwiązać. Proszę Państwa, to ja przypominam, że Laplacian takiej funkcji 1 nad r, prawda, jak mamy, gdzie r, no to jest tam pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat, to jest, proszę Państwa, minus 4 pi delta w zerze, prawda? Ta funkcja, jakiej obliczymy Laplacian wszędzie poza zerem, to to jest 0. To jest bardzo łatwy rachunek. Natomiast jakbyśmy chcieli to ściśle rozwiązać w sensie dystrybucji, no to w zerze to dostaniemy po prostu deltę Diraca. To bardzo łatwo sobie wyobrazić, bo 1 nad r to jest taka funkcja o taka. No to my przybliżmy to 1 nad r w ten sposób, żeby tutaj tak wygładzić. To widać, że tutaj, żeby to wygładzić, to ta górka musi być taka jakaś bardzo duża, prawda? No i im to wygładzenie jest takie bliższe zera, no to wszędzie na zewnątrz jest zero, a tu to wygładzenie jest takie coraz większe, no i właśnie jego Laplacian dąży do delty w zerze. To, ten rachunek oczywiście to się robi. No w każdym razie, skoro tak, no to już wiemy, czemu jest równe to h00. No po prostu trzeba to równanie podzielić przez ile? Przez 4m, tak? Czyli innymi słowy, już rozwiązaliśmy. H00 to jest równa 4m razy 1 przez r. No dobrze, to już jak mamy tyle, to już całą resztę zaraz wyliczymy. No to przypomnijmy sobie jeszcze to H z daszkiem, mu nu, to było H prawdziwe, mu nu, minus 1/2 eta mu nu razy ślad, prawda, razy ślad. No to teraz chcemy z powrotem wrócić, to skontrahujmy to z tą płaską metryką mu nu. No to tutaj dostaniemy taki ślad H mu nu eta mu nu. A tutaj dostaniemy co? Tutaj dostaniemy po prostu ślad tego H, to jest H, a teraz minus 1/2, a eta mu nu razy eta mu nu, to jest, prawda, eta razy macierz odwrotna, to jest macierz jednostkowa, a jej ślad, ślad macierzy jednostkowej w czterech wymiarach, to jest 4, no razy h, czyli to jest równe minus h. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, ile ten ślad wynosi? No pamiętamy, że h z daszkiem, z kreską, to ma tylko jeden nieznikający człon, mianowicie ten, a wszystkie pozostałe 0. No czyli to jest równe nic innego jak h00 razy eta 00, bo pozostałe człony tej sumy są równe 0, a eta 00 to jest minus 1, czyli to jest równe minus 4m1 przez r. No i teraz już stąd wyznaczymy, czyli innymi słowy, h to jest minus, nie, to jest właśnie plus 4m przez r. No to teraz obliczymy w końcu to h, metrykę, czyli h mu nu równa się h z kreską mu nu. No i trzeba przenieść na drugą stronę. Minus
Nie, przepraszam, jak przenoszę, to plus. Jedna druga eta mu nu razy h. No to stąd wyliczmy. Po pierwsze, ile to jest h00? H00, no to jest właśnie to 4m1 przez r, a tutaj eta 00 to jest minus, czyli minus połowa tego, to, czyli to jest 2m przez r. Oczywiście pozadiagonalne są równe 0, bo i to jest równe 0 i eta pozadiagonalne jest równe 0, no więc pozostały nam do wyliczenia tylko diagonalne. H z numerkiem k, k, 1 albo 2 albo 3. No to to jest 0, a tutaj eta k, k, no to są plusy, czyli to jest plus 1 druga h, plus 1 druga h, czyli to jest po prostu znów 2m przez r. Proszę Państwa, czyli dostaliśmy coś takiego, że wszystkie h są sobie równe, wszystkie h diagonalne są równe, czyli to h po prostu w tym cechowaniu ma, stoi ta liczba 2m przez r wszędzie na diagonali. Czyli jeszcze raz zobaczmy, jak to jest, czyli g00, proszę Państwa, g00 to jest eta 00, czyli minus 1 plus 2m przez r, a gkl to jest 1 plus 2m przez r. No, zapamiętajmy sobie to 2m przez r, bo to jest bardzo ważny wynik. No i dziękuję, robimy przerwę.